Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda. Witam Państwa bardzo serdecznie. A razem ze mną dzisiaj kandydat na prezydenta, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Panie prezesie, panie pośle, Rafał Trzaskowski to może być dobry uczeń, tak pan powiedział. Co miał pan na myśli? To była odpowiedź na pytanie o wiarygodność słów, o tym, że przedstawiciel Platformy chce współpracować, będzie przyjmował i współpracował również z obecnym rządem. Ja się cieszę z tej deklaracji Rafała Trzaskowskiego, bo uważam, że odejście od tego totalnego antypisu w opozycji jest potrzebne. Tą drogę wyznaczam od dawna. Od dawna mówię o porozumieniu, współpracy, o tym, że będę podpisywał dobre ustawy, niezależnie kto będzie ich autorem, a złe będę wyrzucał do kosza. Tylko jak ja to mówiłem 3 miesiące temu, że jak Mateusz Morawiecki przyniesie dobrą ustawę, to ją podpiszę, a jak przyniesie złą, to ją wyrzucę do kosza, to przedstawiciele Platformy odsądzali mnie od czci i wiary i mówili o zdradzie i o kolaborowaniu z PiS-em. A powtórzył to teraz po mnie Rafał Trzaskowski, no to się ucieszyłem, że idzie dobrą drogą. Zwolennicy opozycji obawiają się, że jest u państwa w partii, w PSL-u dużo zwolenników dogadywania się jednak z Prawem i Sprawiedliwością, czy nawet współrządzenia w pewnych miejscach. Czy jako prezydent, kandydat na prezydenta, będzie pan w stanie zagwarantować, że nie będzie pan uległy wobec Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, to nie chodzi o gwarancję, to chodzi o czyny. Przypomnę, kto rozbił koalicję na Śląsku, którą zawarliśmy. Platforma, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, to rozbił radny Koalicji Obywatelskiej, który wszedł z ich list, radny Nowoczesnej, pan Kałuża. Więc czyny, nie słowa i więcej nie trzeba, naprawdę. Wie pan, no robią to po to, żeby tylko i wyłącznie pokazywać, jacy oni są, że oni są jedyną prawdziwą opozycją. Ja nie aspiruję do takiej roli totalnej opozycji i nigdy nie chciałbym, żebyśmy w to poszli. Będę współpracował jako prezydent Rzeczpospolitej ze wszystkimi środowiskami politycznymi. To jest dla mnie najważniejsza deklaracja. Jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, to pewne jest jedno. Wdarł się do sondaży, zajmuje drugie, czasem trzecie miejsce. Jaki ma pan sposób na to, by pokonać konkurentów z opozycji w drodze do drugiej tury? Bo jeszcze jest oczywiście Szymon Hołownia. Kierunek został wyznaczony już dawno u mnie, w listopadzie, kiedy zgłosiłem swój akces do wyborów. Czyli nie będzie zmiany po tym, jak Kidawa-Błońska zrezygnowała? Nie będzie zmiany, bo on się okazał po pierwsze skuteczny. Ci, którzy mieli po 25% poparcia, już nie startują w tych wyborach. A pamiętam rozmowy w styczniu, w lutym. Niektórzy się pytali, redaktorzy, po co pan startuje? Przecież pani Kidawa ma 25% poparcia, prawie 30 zaraz. Już jest w drugiej turze. No, tylko że dzisiaj pani Kidawy już w ogóle nie ma w starcie, w kandydowaniu. No, jest przedstawiciel Platformy Rafał Trzaskowski, z szacunkiem podchodzę do tej kandydatury. To jest poważna kandydatura, no, ale słabsza z kilku powodów, ponieważ Rafał Trzaskowski jest reprezentantem wielkiego miasta i myślę, że tylko w tym obszarze będzie rozgrywał swoją bitwę z Szymonem Hołownią. To jest taki chyba symboliczny bój o Warszawę, żeby potwierdzić swoje przywództwo w Warszawie. Rafał Trzaskowski zgodził się startować, bo jeżeli Platforma by uznawała od samego początku, że najważniejsze to są wybory prezydenckie i zmiana prezydenta w Polsce i przywrócenie normalności, to Rafał Trzaskowski byłby kandydatem od grudnia i by startował w prawyborach, a w nich nie startował i nie był kandydatem. Czy Rafałowi Trzaskowskiemu będzie trudniej, jeżeli on znalazłby się w drugiej turze, pokonać Andrzeja Dudę niż panu? Dużo trudniej. Nie dlatego, że jakieś wady będę teraz wskazywał, czy będę teraz cały elaborat mówił o Rafale Trzaskowskim. To nie o to chodzi. Chodzi o to, kto może na Rafała Trzaskowskiego zagłosować. Na kandydata bardzo jednak lewicowego spośród tej partii, chyba najbardziej z tych znanych polityków, lewicowego kandydata Platformy Obywatelskiej, nie sądzę, żeby zagłosował elektorat Konfederacji. A on może mieć tutaj decydujący wpływ. Część naszego elektoratu
też może w tych wyborach wtedy w ogóle nie wziąć udziału. Stąd mówię z pełną odpowiedzialnością, że w drugiej rundzie na zwycięstwo z Rafałem Trzaskowskim mam największe szanse. Czyli wybory generalnie, drugą turę wygrywa się centroprawicą? Wygrywa się wybory dobrym programem, aktywnością, maratonem, a nie sprintem. Ja w tym maratonie jestem. Niektórzy myślą, że sprint tutaj coś pomoże. Wygrywa się nie tylko w dużych miastach trzeba zdobywać głosy, ale trzeba zdobywać je na polskiej wsi. I to nie przypomnieć sobie tylko i wyłącznie, bo tak wyjdzie z badań. Niektórzy posiłkują się tylko i wyłącznie badaniami, robią codziennie badania, żeby proponować jakieś rozwiązania. Ja te badania robię od wielu, wielu lat, jeżdżąc po Polsce po prostu, rozmawiając z naszymi rodakami. Tym też się różnię od innych kandydatów, szczególnie kandydatów opozycji. To panie prezesie, porozmawiajmy w takim razie o konkretnych rozwiązaniach. Jeżeli po wyborach prezydenckich trafiło, i załóżmy, że wygrał pan te wybory, został pan prezydentem, trafiłaby do pana ustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zmieniająca granice administracyjne, w tym granice administracyjne Mazowsza, wydzielające Warszawę z Mazowsza, to zawetowałby pan taką ustawę, czy podpisał? A gdzie będzie stolica? Bo pan prezes Kaczyński, będąc w Siedlcach, ogłasza stolicę w Siedlcach. Będąc w Radomiu, w Radomiu. W Płocku przyjeżdża, to w Płocku będzie stolica Mazowsza. Można się w tym wszystkim pogubić. Ale niezależnie, gdzie by to ogłaszał, ja jestem przeciwny rozbiciu Mazowsza, jestem za integralnością województwa mazowieckiego. Dzięki temu, że jest Warszawa, są też większe dochody i możliwość redystrybucji tych środków. Sprawy unijne zostały rozstrzygnięte tutaj na wniosek marszałka Struzika, samorządu województwa mazowieckiego. Zostały wydzielone dwa obszary, które są inaczej rozliczane, inaczej mogą być brane pod uwagę przez statystyki, ale też w konkursach europejskich. Więc to się dokonało, to było potrzebne. Nie ma potrzeby budowania wielkiej metropolii i ograniczania też możliwości wyrównywania szans zrównoważonego rozwoju dla całego Mazowsza. Czyli rozumiem, że weto. Tak, nie podpisałbym takiej ustawy. Mhm. A czy Polska nadal jest krajem demokratycznym? Pytam w kontekście tego, co dzieje się ostatnio w mediach publicznych i to jest taki ciąg, który zakończył się tą aferą w Trójce. Pytam w kontekście demonstracji przedsiębiorców, gdzie widać siły policyjne wydają się być nieproporcjonalne do tego, jakim zagrożeniem ci ludzie byli. Zagrożeniem jest piosenka Kazika, zagrożeniem są demonstranci, przedsiębiorcy walczący o swoje prawa. Tak robią rządy, które się boją. Boją się głosu swoich obywateli, nie chcą go słyszeć, a jak ten głos jest bardzo już głośny, donośny, to chcą go zagłuszyć, zdejmując piosenkę z listy przebojów, idąc z tarczami nieochronnymi tylko na protestujących. Potępiam przede wszystkim jakikolwiek napaść, jakąkolwiek agresję fizyczną, jakąkolwiek nadużywanie siły władzy jest niedopuszczalne wobec przedsiębiorców, a głupotą jest to, co się dzieje w Trójce. To pokazuje, jak bardzo trzeba odpartyjnić media. One nigdy nie były polityczne, ale nigdy nie były tak polityczne jak teraz. Jak trzeba oddać je twórcom i organizacjom pozarządowym, ja taki pakt podpisałem, a dla przedsiębiorców trzeba wprowadzić prawdziwą pomoc. Ja w planie dla Polski przedstawiam dotyczące działania Fundusz Płynności Wynagrodzeń, sprawa dobrowolnego ZUS-u, czy jeden wniosek, jedna strona. Mhm, ale jesteśmy nadal państwem demokratycznym, czy już nie? Tutaj nie tylko ze względu na to, co się dzieje w mediach. No media od dawna nie są w żaden sposób obiektywne. Media rządowe nie są obiektywne, są tubą propagandową. Wazelina w wiadomościach po prostu tonami jest dostarczana dla obozu rządzącego, ale na tej wazelinie się poślizgną za chwilę rządzący. Tam nie ma mowy o obiektywizmie, jest propaganda. Tu nie ma mowy o jakichkolwiek standardach. Zresztą w rankingu wolności mediów widać, jak spadliśmy o kilkadziesiąt pozycji w dół na przestrzeni ostatnich 5 lat. Nie ma mowy o jakimkolwiek rzetelnych mediach
publicznych. Ja mówię o ciężkiej atmosferze rządów autorytarnych, nie tylko z uwagi na sytuację w mediach, czy na to, co się dzieje na ulicach, ale przede wszystkim na sposób zarządzania państwem. Jakbyśmy przeczytali definicję autorytaryzmu, to ona jasno i wyraźnie mówi. To są decyzje podejmowane przez przywódcę lub jego wąskie grono współpracujące i akceptowane w parlamencie, zatwierdzane przez parlament, a nie podejmowane w parlamencie. No i z tym mamy do czynienia, więc ta ciężka atmosfera rządów autorytarnych jest. To nie znaczy, że wszystkie decyzje, które zostały podjęte w ostatnich 5 latach, były złe. Więc, no tak, tutaj nie oceniamy tyle tych decyzji, co charakter, w jakim został podjęty. Charakter rządów sprawowanych w Polsce ma charakter autorytarny jak najbardziej. Mhm. Oglądał pan nowy film Braci Sekielskich? Część widziałem, jeszcze nie miałem okazji całego obejrzeć. Zabawa w Chowanego. Jak pan ocenia reakcję biskupa Kaliskiego, który chronił księży pedofilów? No, reakcję na film, czy to, co jest pokazane w filmie? Bardziej reakcję, chodzi mi o reakcję na zachowanie księdza biskupa, który, no, jak widać, nie wykazuje żadnej skruchy. Nawet tutaj ingerencja prymasa Polski niewiele w tym temacie pomogła. Nadal tej skruchy nie ma i dla księdza biskupa wszystko jest w porządku. Źle oceniam. I tu trzeba jasne i proste słowa. Próbuję w tej sytuacji zachować się inaczej, lepiej, ksiądz prymas Polak, i tak powinni zachować się wszyscy biskupi, nie teraz, tylko dużo wcześniej. No, smutne to jest bardzo, bo przestępstwo, ohydne przestępstwo pedofilii, pedofilia boli i jest rozpaczą zawsze, jest ohydnym czynem, niezależnie kto go dokonuje, a boli jeszcze bardziej, jak dokonuje czynów pedofilskich, czy dopuszcza się pedofilii ksiądz. Pytanie, co zrobili z tym rządzący od roku? Co zrobili politycy od roku? No niewiele, bo zmiany w kodeksie karnym. Były zmiany w kodeksie karnym. Ja zagłosowałem za tymi zmianami, pomimo wielkich, dużych wątpliwości, nie dotyczących sprawy pedofilii, ale innych zmian, które Zbigniew Ziobro wrzucił do kodeksu karnego. Prezydent Duda skierował tę ustawę z uwagi na te inne zmiany do Trybunału Konstytucyjnego. Tylko panie redaktorze, szanowni państwo, no jaki jest ten Trybunał, jak on się taką sprawą nie był w stanie zająć od czerwca ubiegłego roku? No to jest kpina, to jest kpina w żywe oczy z ofiar i z tego wszystkiego, co się wydarzyło. Nie ma powołanej komisji, która była obiecana rok temu. Teraz wszyscy znów będą wznosić nowe propozycje, uchwały. Nie potrafiliśmy, to też powiem o całej grupie politycznej, niezależnie od prawa do lewa, od tych, którzy milczą i tych, którzy najgłośniej krzyczą w tej sprawie, nie potrafili zrobić takich działań, które by były adekwatne do czynów popełnionych. I na koniec chciałem zapytać o żniwo, które zbiera koronawirus, nie tylko w szpitalach, ale także wśród pracowników, przedsiębiorców. Najnowsze wiadomości mówią o tym, że Volkswagen zwolni 450 osób. Te duże firmy, tutaj skala tych zwolnień będzie gigantyczna. No i cała klasa polityczna stanie przed zagwozdką, co z tym fantem zrobić. Pan, jeżeli zostanie pan prezydentem także, ma pan na to jakiś pomysł, jakieś propozycje? Mam plan dla Polski. Wiem, jak bardzo Polska potrzebuje racjonalnych i szybkich rozwiązań. I to jest plan w ujęciu i ochrony zdrowia. To myślę dla Radomia niezwykle ważna informacja. Nie wystarczy powiedzieć, że trzeba zwiększyć finansowanie, bo to mówią wszyscy, tylko pokazać, skąd źródła finansowania. I ja w swoim programie pokazuję, jakie projekty trzeba przyjąć w ochronie zdrowia dotyczące sprawności, dostępności, ograniczenia kolejek, ale również bezpieczeństwa farmaceutycznego. Trzeba odtworzyć w Polsce i w Europie przemysł farmaceutyczny, żebyśmy nie byli uzależnieni od Chin czy Indii. No i dla przedsiębiorców fundusz płynności wynagrodzeń, dobrowolny ZUS, jeden wniosek, jedna strona, to jest ten podstawowy pakiet natychmiast. Proponuję również jedno ważne rozwiązanie premiujące polskie firmy w przetargach, punkty za Polskę. Nie ma równości w tarczach antykryzysowych. Niemcy wspierają swoje firmy w nieograniczony, można powiedzieć, sposób.
I żeby na wspólnym rynku utrzymać konkurencyjność, to jednym z elementów tarczy antykryzysowej powinno być premiowanie polskich firm w przetargach. To nie będzie niezgodne z regulacjami prawa europejskiego, bo będzie zawarte w tarczy antykryzysowej. Tak jak Niemcy dają gigantyczne pożyczki swoim firmom, tak my będziemy premiować polskie firmy, może nie udzielając im zawsze pożyczki, ale dając im szansę na realizowanie przedsięwzięć. Dziękuję serdecznie za dzisiaj, panie prezesie. Władysław Kosiniak-Kamysz był moim państwa gościem. Dzięki wielkie. Pozdrawiam Radom, pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy i telewidzów. Bardzo mi miło było gościć u państwa teraz w wirtualny sposób i mam nadzieję, że niedługo już w studiu w Radomiu. Dziękujemy bardzo. Łukasz Malenda, do zobaczenia i usłyszenia.